Dziękuję, panie profesorze, szanowny panie profesorze, panie dziekanie. Serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie na tę konferencję i przedstawienie referatu. Problematyka, którą zamierzam państwu przedstawić, może nie tak ściśle wpisuje się w temat dzisiejszej konferencji, a mianowicie kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym, jednak pośrednio łączy się także, gdyż chodzi o dyrektywy stosowane przez sąd przy orzekaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Chodzi o sytuację już taką, kiedy kara została orzeczona, jest wykonywana i wtedy właśnie powstaje problem, czy i jakimi dyrektywami należy się kierować, stosując tę instytucję. Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest aktualnie uregulowane częściowo w kodeksie karnym, częściowo w kodeksie karnym wykonawczym, stąd też przyjmuje się w literaturze, że charakter tej instytucji jest sporny, ale ze względu na sporność tej właśnie instytucji, ja tej kwestii tutaj ostatecznie nie będę rozstrzygał, tylko ten problem sygnalizuję. Sąd Najwyższy stoi na niezmiennie jednolitym stanowisku, że jeżeli chodzi o instytucję warunkowego przedterminowego zwolnienia, to jest ona związana z wykonywaniem kary pozbawienia wolności, nie zaś z jej orzekaniem, co oczywiste. W tej kwestii analogiczne stanowisko reprezentuje Trybunał Konstytucyjny, który w jednym z wyroków stwierdził, że warunkowe przedterminowe zwolnienie nie wiąże się z orzekaniem, lecz z wykonywaniem kary, stąd też przy stosowaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia powinny mieć zastosowanie przepisy dotyczące tej instytucji ujęte w kodeksie karnym. Proszę Państwa, w teorii przyjmuje się, że instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia ma charakter probacyjny. Analogicznie jak przyjmuje się, że charakter probacyjny ma warunkowe umorzenie postępowania i warunkowe zawieszenie wykonania kary. Przy czym proszę zważyć, że o ile te dwie ostatnie mogą być stosowane zarówno w stadium jurysdykcyjnym, jak i w stadium na etapie postępowania odwoławczego, o tyle instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia może być stosowana tylko i wyłącznie w postępowaniu wykonawczym. W związku z tym powstaje pytanie, czy sąd penitencjarny, stosując warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, stosuje ogólne dyrektywy wymiaru kary określone w artykule 53 poprzez artykuł w związku z 56, czy też wyłącznie powinien się kierować przepisem artykułu 77 paragraf 1, a więc przesłanką tam zawartą. Innymi słowy, chodzi o to, jakie dyrektywy powinien sąd stosować przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Proszę zwrócić uwagę, że w doktrynie i w judykaturze na ten temat nie ma jednomyślności. Występują poglądy, jeżeli chodzi o doktrynę, że ogólne dyrektywy wymiaru kary, o których mowa w artykule 53 kodeksu karnego, poprzez artykuł 56 kodeksu karnego, powinny być stosowane także przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Te poglądy opierają się na założeniu lege non distinguente, nec nostrum est distinguere. Jeśli ustawa tego nie rozróżnia, to nie należy tego oczywiście rozróżniać. I jeżeli chodzi zaś o stanowisko judykatury, tutaj mam na myśli sądy powszechne, konkretnie sądy apelacyjne, są w tym zakresie dwa judykaty, które stanowią chyba wyłom od innych orzeczeń, które idą w innym kierunku, o których zaraz będę mówił, a mianowicie, że warunkowe przedterminowe zwolnienie jest środkiem probacyjnym, a skoro tak, to należy do niego stosować poprzez artykuł 56, artykuł 53, 4, 5 kodeksu karnego. Jednak proszę zważyć, że te stanowiska są odosobnione, że jednak dominują poglądy, według których sąd penitencjarny decydując o warunkowym przedterminowym zwolnieniu, powinien się kierować przede wszystkim względami prognostycznymi co do osoby skazanego, czyli określonymi w artykule 77 paragraf 1 kodeksu karnego, a nie dyrektywami zawartymi w artykule 53 kodeksu karnego.
kierowanie według tych poglądów, kierowanie się prewencją ogólną przy orzekaniu o warunkowym zwolnieniu, no, narusza przepis artykułu 77. Cele ogólnoprewencyjne są uwzględniane przez sąd merytoryczny, a więc sąd, który orzeka i wymierza karę sprawcy, między innymi poprzez ustalenie warunków surowszych od zasadniczych, jeżeli chodzi o ograniczenia czasowe, artykuł 77, paragraf 2. Natomiast nie mają one znaczenia przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie zastosowania instytucji warunkowego zwolnienia. W ocenie autorów tych zapatrywań dominujące znaczenie ma pozytywna prognoza kryminologiczna warunkująca udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Tak więc jedyną przesłanką uzasadniającą warunkowe przedterminowe zwolnienie jest pozytywna prognoza kryminologiczna ujęta w artykule 77 paragraf 1 kodeksu karnego, natomiast nie obejmuje ona tychże dyrektyw, o których mowa w artykule 53. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o stanowisko i judykatury, i orzecznictwa, i doktryny, w moim przekonaniu ono zasługuje na aprobatę. Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że przepis artykułu 77, o którym wspominałem, on ma brzmienie kategoryczne. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić tylko wówczas, gdy pozytywna postawa właściwości, warunki osobiste oraz okoliczności popełnienia przestępstwa, zachowanie się po jego popełnieniu uzasadniają przekonanie sądu, że skazany na zastosowanie takiej instytucji zasługuje. Kluczowe zatem znaczenie w aspekcie tego, o czym mówię, ma użycie w tym przepisie zwrotu tylko wówczas. Gdyby zatem spojrzeć na ten zwrot przez pryzmat słownika języka polskiego, w jakim znaczeniu tej nazwy się używa, tego zwrotu, tylko i wyłącznie, to wyraz ograniczający, wyodrębniający i wyróżniający pod względem zakresu lub treści to, do czego się dotyczy. A zatem, jeśli ustawa w przepisie stanowi, że tylko wówczas, kiedy te przesłanki pozytywne istnieją, to tylko i wyłącznie należy to odnosić do okoliczności wymienionych w artykule 77. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wykładnię gramatyczną tego przepisu, to ona nie budzi wątpliwości. Ona prowadzi do jednoznacznej konkluzji, że tak należy ten przepis interpretować. Ale gdyby jednak uznać, że mogą w tym zakresie rodzić się pewne wątpliwości, to nasuwa się pytanie, czy reguły wykładni systemowej również wspierają tę argumentację. Otóż rozważając ten problem w aspekcie wykładni systemowej, na którą tutaj artykuł 56, a mianowicie tego przepisu, na który powołują się zwolennicy zapatrywania, że poprzez ten przepis należy również stosować dyrektywy z artykułu 53, trzeba zwrócić uwagę, że ten przepis jest zamieszczony w rozdziale 6 kodeksu karnego dotyczącym zasady wymiaru kary i środków karnych. Wymiar kary, co oczywiste, to domena sądu merytorycznego podejmowana w ostatniej fazie wyrokowania, wtedy kiedy sąd merytoryczny dokona ustaleń faktycznych i jeśli uzna, że sprawca popełnił przestępstwo, stosuje kwalifikację prawną i wymierza karę. A zatem w świetle dotychczasowych wywodów w moim przekonaniu należy zaakceptować pogląd, że przepis artykułu 56 jest umieszczony w rozdziale dotyczącym wymiaru kary i dlatego może być stosowany do takich środków przewidzianych w kodeksie karnym, które stanowią bezpośrednią reakcję na popełnione przestępstwo. Natomiast nie można tego odnosić do instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o jeszcze kwestię wykładni funkcjonalnej, patrząc czy postrzegając to w aspekcie wykładni funkcjonalnej, proszę zwrócić uwagę, że kodeks karny z 1969 roku,
regulując instytucję warunkowego przedterminowego zwolnienia w artykule 90 stanowił, że skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary, jeżeli jego właściwości i warunki osobiste, sposób życia jego przed popełnieniem przestępstwa uzasadniają przekonanie, że będzie on przestrzegał porządku prawnego i przestępstwa nie popełnił. W ówczesnym stanie prawnym udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia było możliwe jedynie w wypadku kumulatywnego, spójnik i spełnienia właśnie celów kary, tak o charakterze szczególnym, jak i ogólnym. W związku z tym argumentacja zwolenników tego, że również należy stosować artykuł poprzez 56 artykuł 53 być może w jakimś zakresie nawiązuje do rozwiązania kodeksowego 69 roku. Natomiast takiej regulacji nie zawiera przepis artykułu 77 paragraf 1 kodeksu karnego, który, jak powiedziałem, w taki sposób reguluje, już cytowałem ten przepis, jak dotychczas wcześniej powiedziałem, że jest to przepis, który ma i powinien mieć zastosowanie. Reasumując, uważam, że na aprobatę zasługuje w pełni stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale składu 7 sędziów z 26 kwietnia 2017 roku, wprawdzie przy jednym zdaniu odrębnym, ale jednak moim zdaniem stanowisko Sądu Najwyższego jest trafne, że podstawę orzekania o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności stanowią kryteria określone w artykule 77 paragraf 1 kodeksu karnego, nie są natomiast przesłankami zastosowania tej instytucji dyrektywy określone w artykule 53, 54 i 55 kodeksu karnego. Tak, ten kierunek wykładni słusznie, moim zdaniem, Sąd Najwyższy utrzymał także w innym judykacie. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Dziękuję panu profesorowi.